Przygotowując się do tej dyskusji, wpisałam do wyszukiwarki frazę zgłaszalność na badania przesiewowe. Przymiotniki, które towarzyszą słowu zgłaszalność, to żenująco niska, dramatyczna, druzgocząca. Bardziej pozytywnych nie znalazłam. W Polsce obecnie są realizowane 4 duże programy przesiewowe. Ich celem jest przede wszystkim wczesne wykrycie, po to, żeby rozpoczęło się odpowiednio wcześnie skuteczne leczenie, no i żeby doprowadzić do sytuacji, w której będzie spadała liczba śmiertelność z powodu nowotworów. I te programy dotyczą profilaktyki raka płuc, raka płuca, raka szyjki macicy, raka piersi i raka jelita grubego. No i tak naprawdę pojawia się pytanie, co my wszyscy robimy nie tak, tak? My wszyscy, czyli ci, którzy konstruują programy screeningowe, ci, którzy przygotowują strategię komunikacji, ją wdrażają, ci, którzy jak dziennikarze apelują, nagłaśniają, zachęcają Polaków do zgłoszenia, gdzie jest błąd, kto jest winien tej sytuacji. Jak państwo uważacie? Kto pierwszy zechce zabrać głos? Może pani doktor pokusi się o odpowiedź? Witam państwa, bardzo dziękuję za zaproszenie. Chyba nie ma takiej gotowej recepty na to, co robić w przypadku tak niskiej zgłaszalności. Zgłaszalność do programu przesiewowego w kierunku wczesnego wykrycia raka piersi to jest około 40% i myśmy utknęli na tym odsetku. Od wielu lat ten odsetek waha się plus minus 1-2 punkty procentowe, ale pozostaje na stałym i bardzo niskim poziomie, który nie gwarantuje osiągnięcia tego celu, o którym pani moderator mówiła. Jeszcze niższa zgłaszalność jest w przesiewie raka szyjki macicy w programie. Jest około 17%, więc jest rzeczywiście bardzo, bardzo niska. I również niska jest w przypadku raka jelita grubego, jednak tego odsetka nie udało mi się znaleźć. Przeglądałam również... Ja znalazłam dane, że 20% wynosi zgłaszalność. Bardzo możliwe. 16-20. Ale tu mówimy o zgłaszalności do osób, którym wysłano zaproszenie. Natomiast musimy wejść szczegółowo w każdy z tych programów, bo przyczyny są różne. Więc jeśli chodzi o program przesiewowy w kierunku raka jelita grubego, ta zgłaszalność, znaczy co ma wpływ na tą zgłaszalność? Dostępność do badań, bo jeśli mamy pracownie kolonoskopowe, dobre pokrycie 1/3 powierzchni kraju tymi pracowniami, to trudno oczekiwać dobrej zgłaszalności w regionach, gdzie nie ma w ogóle dostępu do badań kolonoskopowych. W Polsce taki, a nie inny model badań przesiewowych w kierunku raka jelita grubego został przyjęty. W części, znacznej części krajów, które organizują programy badań przesiewowych, metodą podstawową są badania na krew utajoną w kale, wykonywane co 2 lata. Kolonoskopia jest metodą diagnostyki pogłębionej. W Polsce ze względu na to, że bardzo dużo pracowano nad jakością badań kolonoskopowych i Polska stanowi jeden z krajów, który w zasadzie wytycza światowe standardy w tej jakości kolonoskopii. Przyjęto taki model, wyszkolono kolonoskopistów, ale tak jak mówię, trudno oczekiwać zgłaszalności całego kraju, skoro dostęp do tych badań dotyczy tylko 1/3 powierzchni. Bierzmy pod uwagę także to, że to jest badanie stosunkowo inwazyjne, dlatego ta zgłaszalność wynosi tylko około tam 17-16-20%. Tutaj lęk odgrywa ogromną rolę. Tak, ale tu, tak jak mówię, w przypadku programu kolonoskopowego mamy dane mówiące o tym, że zaproszenia docierają do stosunkowo niewielkiego odsetka osób, do które wysyła się te zaproszenia. Mamy problem ze szczelnością bazy danych, z danymi osobowymi, które są pobierane z Ministerstwa Cyfryzacji, czy z któregoś z ministerstw generalnie, więc to jest dosyć trudny program. Kolonoskopia jest doskonałą metodą, bo ma ogromną czułość, jest metodą zarówno diagnostyczną, jak i leczniczą, bo usunięcie jednoczasowe polipów stanowi metodę profilaktyki rozwoju tych bardziej zaawansowanych postaci raka jelita grubego. Ale każdy z tych programów, o których mówimy, wydaje mi się, że należy rozpatrywać dosyć indywidualnie.
Pani doktor Wojciechowska mówiła o tej dramatycznej zgłaszalności do programu cytologicznego, tak, 17% do programu, ale dane GUS-u już od dłuższego czasu i dane generowane przez różne badania, które były robione, mówią o tym, że w niektórych populacjach zgłaszalność na cytologię sięga nawet 70 czy 80%. Zgadza w niektórych się, grupach ale tutaj wiekowych. Chcielibyśmy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego mamy niską zgłaszalność, i to oczywiście o czym pan profesor Wakowski mówi, to są kłopoty trochę organizacyjne też. Natomiast jeśli chodzi o raka, program w kierunku wczesnego wykrycia raka szyjki macicy, to zgoda, że kobiety uczestniczą w tych badaniach w różnych ośrodkach. Ale w tym wypadku mamy taki problem, co zrobić, żeby przemigrować te kobiety, żeby one robiły w ramach programu i otrzymały wysoki poziom tak, wyniku. To prawda. Także tutaj mamy, czy nie ma takich błędów organizacyjnych, są, które polegają oczywiście na tym, że finansowanie tego badania w ramach profilaktyki powinno być na tyle atrakcyjne, żeby kobiety decydowały się na badanie w ramach tego programu, a nie w innych miejscach. To nie tyle kobiety mają się decydować, bo kobiety zgłaszają się na te badania. Ja jestem przekonany, że ogromna praca także dziennikarzy zajmujących się problematyką profilaktyki w onkologii przez ostatnie 20 lat, bo tak mniej więcej ja obserwuję od samego początku, byłem związany z profilaktyką akurat raka szyjki macicy, tu naprawdę ogromna praca została wykonana po to, żeby tą świadomość podnieść i ja jestem przekonany i są na to dane, zresztą pani doktor pracuje w rejestrze i ma dane z rejestru warszawskiego, że jeśli chodzi o zgłaszalność w Warszawie, gdybyśmy ją podsumowali i wskaźniki epidemiologiczne dotyczące raka szyjki w Warszawie, to one są bardzo podobne jak w dobrych krajach Europy Zachodniej, tak? Dlatego, że po pierwsze jest dostęp do tych badań. Oczywiście, że gro jest wykonywanych poza programem. Ale żeby wrócić do tematu akurat profilaktyki raka szyjki macicy, to nadal świadczenia, mimo że zostały podniesione i tu akurat no, dzisiaj tak się składa, że nowym ministrem został pan dyrektor Niedzielski, prezes NFZ-u dotychczasowy, który gościł u nas także w zakładzie. I jeszcze dwa lata temu rozmawialiśmy, bo on do nas jak tylko przyjął stanowisko wiceprezesa NFZ-u, zagościł w zakładzie profilaktyki. Myśmy o tej profilaktyce rozmawiali. Mam nadzieję, że to będzie pewnego rodzaju kontynuacja w ministerstwie także tych działań, które zostały zainicjowane. I faktycznie wycena w programie profilaktyki została podniesiona, ale nadal nie jest na tyle atrakcyjna, aby dla świadczeniodawców, bo to, że kobieta zgłasza się do poradni ginekologicznej, ona naprawdę nie ma wpływu na to, z jakiej puli ma badanie pobrane. Czy ma badanie w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, które jest nigdzie nie notowane w żadnych statystykach i ono nam zdecydowanie zaniża te statystyki i my wiemy, że 40% tych badań to są w ogóle badania poza programem, a tylko niewielka część, te 17% jest robione w programie. Dlatego, że badania w programie profilaktyki są nadal niżej wycenione niż badania na wolnym rynku. Jednak może warto odrobić taką lekcję i spowodować, że kobieta będzie pytała, czy moje badanie jest w ramach programu, czy dostanę najlepszy z możliwych wyników, czy moje badanie jest robione w innym ośrodku i mogę się bać, że wynik nie będzie wiarygodny. Musiałaby kobieta widzieć tę różnicę, dlaczego powinno jej zależeć na udziale oczywiście w badaniu przesiewowym. Natomiast jak długo trwa LAO, tak długo pojawia się apel o to, żeby i też jak długo z panem profesorem na temat profilaktyki raka szyjki macicy rozmawiamy, a to już chyba od 2003 roku się znamy w tym temacie. To też wielokrotnie pojawia się taki apel, żeby włączyć badania, które są wykonywane prywatnie przez autoryzowane laboratoria do wyników rejestru badań przesiewowych. I tutaj z całą pewnością mielibyśmy znacząco wyższy wynik. Istnieje pytanie, dlaczego jeśli mamy receptę, ta recepta nie została zrealizowana? A powracając do innych screeningów, ja trafiłam na bardzo ciekawe badanie. Uważam, że takie badania powinny być robione często, systematycznie i ich efekty powinny być wdrażane w życie. To jest praktyka międzynarodowa. Jest to badanie zrobione przez osoby, badaczy z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i dotyczą właśnie problemu zgłaszalności do screeningu raka jelita grubego. I tam czytając wyniki, to
bardzo dobrze zrobione badanie było. Dowiedziałam się, że 50% osób nie wie w ogóle, że jest badanie w kierunku wykrycia raka jelita grubego, że 30% osób ma informacje na ten temat z mediów, więc media są bardzo silnym narzędziem do tego, żeby zachęcać nasze społeczeństwo do uczestnictwa w badaniach. Tam również był ciekawy wynik, który mówił o tym, że 60% osób to są osoby z niskim wykształceniem, więc wobec tego należy obalać mity, że osoby z niskim wykształceniem czy mieszkające na terenach poza miastem jakby mają gorszą wiedzę czy gorszą edukację. Natomiast z tego badania również wynikało, że pacjenci czują skrępowanie i to skrępowanie było również takim elementem, które były w innym badaniu przeprowadzanym między kobietami w Suwałk, czyli skrępowanie, które no, każdy odczuwa w przypadku takiego badania. Ale jeśli popatrzymy na media, które mówią, bierzcie udział w badaniach screeningowych, bo to ratuje życie, wczesne wykrycie, nie ma tego elementu, tych właśnie szczegółów dotyczących samego badania. Ja rozmawiałam ze znajomymi, które pracują razem ze mną i które mają ogromną wiedzę na temat badań przesiewowych i powiedziały, że z ogromną ulgą i niemal ze łzami w oczach przyjęły majtki, które oferowano im tuż przed badaniem. Nawet one nie miały wiedzy o tym, że to skrępowanie znacząco spadnie, ponieważ człowiek wchodzi do gabinetu ubrany. To są majtki jednorazowe, może niezbyt eleganckie, może niemodne, ale jednak mimo wszystko ten element skrępowania został bardzo znacząco obniżony. Poza tym z tego badania również wynikało, że niektórzy nie chcą przystępować do badań screeningowych, dlatego że czują się świetnie. Czyli nie mają wiedzy o tym, że to właśnie badanie jest skierowane do osób zdrowych. No właśnie, i że rola mediów moim zdaniem polega na tym, żeby pokazywać właśnie te detale. Nie opowiadać, że to jest badanie bardzo ważne, że mam ratuje życie. Niektórzy w ogóle nie wierzą w to, mówią, że tylko ci genetycznie obciążeni. Tylko powiedzieć, pójdziesz tam, będziesz bardzo dobrze traktowana, dostaniesz majtki. Będziesz miała informacje, jesteś w dobrych rękach, zachowasz zdrowie, młodość. To są te elementy, pokazanie, że nawet na filmie, że to badanie można przejść bez tych wszystkich lęków. My patrząc na reklamy, w ogóle wydaje mi się, że badania screeningowe powinny być potraktowane jak produkt komercyjny. Dokładnie. My na przykład wiemy, jaki jest obecnie najlepszy proszek do prania. Wiemy, że wyprodukowano jeszcze cieńsze, jeżeli to możliwe, podpaski oraz co znaczy słowo maxi w preparacie na erekcję, tak? Ale dlaczego nie ma programów, nie ma takiej informacji dotyczącej programów screeningowych? Może dlaczego to nie jest coś, co nas bombarduje i pokazuje nawet takie scenki? Poszedłem na badanie, uratowałem życia. Nie poszedłem, mam zaawansowanego raka. Czasu nie da się cofnąć. No właśnie, może to też kwestia komunikacji, że my nie powinniśmy szukać nowotworu, nie chodzimy na badania po to, żeby wykryć raka, tylko po to, żeby upewnić się, że czyli jesteśmy zdrowi. Informacja medialna powinna być moim zdaniem od kuchni, czyli od praktyki, od techniki, od kolejnych kroków. Nie tylko sama ogólna informacja o badaniach screeningowych i powinna ona być robiona, mówiona językiem dla pacjenta. Właściwie na wszystkich stronach, które przeglądałam dotyczących screeningu, które wcale nie jest łatwo, one są źle pozycjonowane. One wcale nie wyskakują jako pierwsze. Nie ma wprost informacji, gdzie pójść na to badanie. To jest naprawdę problem. Nie ma takiej informacji, więc pani właśnie może zapytamy panią Dorotę, jaki pani ma patent na to, żeby ta zgłaszalność była efektywna, bo pani ma tutaj spore doświadczenie i to z różnych miast w Polsce, więc też perspektywa małego, większego miasta, co robić, żeby skutecznie dotrzeć. Tak, dziękuję serdecznie za zaproszenie do udziału w panelu. Faktycznie my naszą działalność rozpoczęliśmy 8 lat temu i współpracujemy z ponad 20 placówkami w Polsce w różnych programach profilaktycznych. Jest to i mammografia, cytologia, kolonoskopia, dermatoskopia, badanie prostaty czy niskodawkowa tomografia płuc. I miesięcznie umawiamy w tym momencie między 4 a 6 tysięcy pacjentów na wszystkie te badania.
Współpracujemy z placówkami, są to i centra onkologii, i szpitale powiatowe, i placówki wielospecjalistyczne. I nasze doświadczenie pokazuje, że nie ma różnicy, jakie to jest badanie, nie ma różnicy, jaki to jest region, czy to są Kaszubi, czy to są Ślązacy. Natomiast bardzo ważne jest to, że my odwracamy inicjatywę, tak? Czyli to, o czym pani doktor powiedziała, że nie wiemy, gdzie mamy się zbadać, dlaczego warto się zbadać, to wszystko jest możliwe podczas rozmowy telefonicznej, które wykonują nasze rejestratorki i one docierają do każdej osoby indywidualnie. I w czasie takiej rozmowy telefonicznej, która jest też odwróceniem inicjatywy, bo to nie oczekujemy od pacjentów, a w zasadzie osób zdrowych, które chciałyby to zdrowie zachować, tego, że to one spróbują się dodzwonić właśnie, często bezskutecznie niestety, to my tą inicjatywę odwracamy, zapraszamy na te badania w imieniu tych placówek i podczas takiej rozmowy jest moment najważniejszy, tak, żeby poinformować pacjenta, gdzie takie badanie może zrobić, kiedy konkretnie może zrobić, czyli data, godzina tego badania, dlaczego warto się zbadać. Jest to też miejsce na to, żeby rozwiać wątpliwości. Bardzo ważne jest nie tylko to, co przekazujemy, ale w jaki sposób nasze rejestratorki rozmawiają, że one rozmawiają prostym ludzkim językiem. Nie jest to takie typowe call center, dlatego że kobiety, które pracują u nas, kilka z nich jest amazonkami, kilka miało doświadczenie również choroby onkologicznej w swojej rodzinie, więc są to osoby w jakiś sposób doświadczone tą chorobą i one są autentyczne w swoim przekazie, wyczulone też na tą drugą stronę, która jest właśnie po drugiej stronie słuchawki. I w tej pierwszej rozmowie, kiedy słyszymy wahanie osoby, bez względu na to, czy jest to pan, którego omawiamy na badanie prostaty, czy jest to kobieta, która waha się, czy wykonać cytologię, pada pytanie, tak, czego się pan, pani obawia? I to jest ten moment, pierwszy moment na rozwianie wątpliwości. Badanie kolonoskopowe, o której tutaj też pani powiedziała, jest badaniem inwazyjnym i powszechnie mówi się, że ludzie obawiają się, krępują się tego badania. Jeżeli informacja jest podana z jednej strony zwięźle, z drugiej jest podana tak naprawdę szczegółowo ta informacja, jak przygotować się do tego badania, już moment samej diety, tak, przeczyszczenia. Czasami pytają pacjenci, kto będzie z nazwiska, tak, wykonywał to badanie kolonoskopowe. I potem jeszcze jakby ta rozmowa telefoniczna, która kończy się umówieniem na to badanie, jest połączona z aktywnością, otwartością placówki medycznej, do której trafia taka osoba na badanie, sprawia, że no potem tak naprawdę wszystko się rozchodzi pocztą pantoflową, tak? Bo osoba, która wraca z tego badania, czy jest to kobieta, która miała wykonywaną mammografię, czy była to dermatoskopia, czy mężczyzna, który miał wykonywane badanie prostaty, wraca do domu i mówi, słuchaj, czy mówi to do kolegi, czy do córki, czy do żony, tak? Miałam to badanie, nie ma się czego obawiać, tak? Teraz jestem spokojny. Natomiast no, to też badanie służy temu, bo my trafiamy do osób, które same z siebie nie podejmują inicjatywy. Więcej jest takich osób w Polsce, zdecydowanie więcej. Więc mamy szansę na wykrycie nowotworów we wcześniejszej fazie, tak? O ile z rakiem piersi, można powiedzieć, w miarę dobrze sobie radzimy, to z rakiem jelita grubego jest bardzo źle, bo większość nowotworów jest wykrywana w trzecim i czwartym stadium, tak? I tutaj jest ogromna praca do wykonania. To, o czym pan powiedział pan profesor. Badanie, program badań przesiewowych raka jelita grubego, który jest nadzorowany przez Narodowy Instytut Onkologii, jest tak naprawdę najlepiej do tej pory monitorowanym i zorganizowanym programem, który jednak, bo jest, mamy właśnie wysyłkę zaproszeń, czyli ten system oportunistyczny, ale jest też system mieszany, gdzie jest miejsce na to, żeby osoba, która jest w wieku 50-65 lat, mogła na to badanie zgłosić się sama. Ale tych osób zgłasza się mało, tak? A tam, gdzie jest ten system zaproszeń, on nie sprawdził się ani w raku szyjki macicy, ani w raku piersi, o czym alarmował NIK, natomiast pozostał w raku jelita grubego, tak? I tutaj jest też miejsce... Ale też domyślam się, że tutaj kwestia kosztów. No pewnie taniej jest wysłać listy niż wynająć firmę, która będzie dzwoniła do pacjentek. Jak tutaj skuteczność i efektywność kosztową można zrównoważyć? Znaczy faktycznie samo wydrukowanie listu, zaadresowanie
kupienie znaczka pocztowego jest tańsze, tak? Tylko pytanie, ile jakby listów musimy wysłać, ile osób zatrudnić do wysyłki tych listów, żeby jedna osoba przyszła, tak, na ileś wysłanych listów. W Świętokrzyskim Centrum Onkologii, z którym mieliśmy też okazję i przyjemność współpracować przy projekcie realizowanym ze środków unijnych dotyczący akurat cytologii i mammografii, oni jakby skupili się na wysyłce listowej. Mieli do objęcia dosyć dużą populację, ponad 8 tysięcy kobiet w tych dwóch programach w województwie świętokrzyskim i w trakcie tak naprawdę weszli z nami we współpracę. Później policzyli tak naprawdę koszty i okazało się, że tak naprawdę trzeba wykonać mniej telefonów do tego, żeby umówić skutecznie więcej osób, bo jedno to jest umówienie tej osoby, dwa, no jednak sprawienie, żeby ona przyszła, bo efektem nie jest umówienie, efektem jest to, że ta osoba się przebada, tak? Więc to, że ja zareaguję pozytywnie na list, który mam w skrzynce, o, powinnam zrobić cytologię, to co ja mam zrobić z tym listem, tak? Gdzie mam pójść? Czy ja w ogóle, jak już nawet wiem, gdzie mam pójść? Jasne. Tak, to oczywiście, ale jeżeli nawet jest w liście, to czy ja jakby czuję się już przynaglona do tego, że faktycznie umówię się na to badanie, tak? Tak. Nasze rejestratorki umawiają między 7 a 10 kobiet na godzinę, tak? Mhm. Z tego przychodzi około 70% bez względu na to, jakie to jest badanie. Więc jeżeli tutaj mamy globalnie liczyć te koszty, to na początku faktycznie trzeba w to w jakiś sposób zainwestować. Natomiast efekt zdrowotny jest znacznie wyższy. I to, co jeszcze chciałabym to powiedzieć, to faktycznie wycena tych badań profilaktycznych jest niedoceniona. Ona troszeczkę została podniesiona, ale naprawdę troszeczkę. Zostało to zrobione póki co w cytologii i w mammografii. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że wycena samego badania to jest jedno. Dwa, to są takie działania około medyczne, około takie administracyjne, które między innymi my wykonujemy, bądź może wykonywać i wykonują, bo są takie przychodnie czy szpitale perełki, gdzie jest rejestratorka, czy pielęgniarka, czy położna, która jest oddelegowana też do tej pracy, tak? Żeby to była praca i komuś chciało się to robić, tak naprawdę powinno być to docenione, więc tak naprawdę każdy uczestnik tego programu profilaktycznego, ja nie mówię tutaj o osobach, które przychodzą na te badania, tak? Tylko jakby o osobach, które organizują te badania, które badają te kobiety, które czy mężczyzn. Żeby stworzyć jak najbardziej przyjazne warunki, prawda? Przyjazne warunki i tak naprawdę docenić pracę każdego, kto w tym jakby projekcie profilaktycznym uczestniczy. Bardzo dziękuję. Ja mam taką propozycję, byśmy teraz jeszcze wysłuchali głosu redaktora Dobrołowicza, który odniesie się do pytania, jakie błędy popełniamy my wszyscy, komunikując programy przesiewowe. I bardzo jestem ciekawa komentarza pana doktora Sobierajskiego z punktu widzenia socjologa, który w obszarze socjologii zdrowia, można powiedzieć, że na tym obszarze zjadł zęby i w wielu obszarach związanych ze zdrowiem publicznym poczynił liczne prezentacje, artykuły, publikacje i ma bardzo, bardzo dużą wiedzę na ten temat. To ciekawa jestem, co Michał Dobrołowicz, RMF FM. Dzień dobry, bardzo mi miło i bardzo dziękuję za zaproszenie do tej debaty. Pewnie gdy teraz Państwo dyskutują, to ja jestem na Miodowej przed siedzibą Ministerstwa Zdrowia, gdzie trwa, a przynajmniej według planów miała trwać konferencja prasowa resortu zdrowia. Dużo dzieje się i sytuacja jest dynamiczna, a zatem ja krótko, trochę takiego radia w ramach 10. Letniej Akademii Onkologicznej specjalnie dla Państwa. Moje spojrzenie to spojrzenie z dwóch perspektyw, i dziennikarza, i socjologa. Z perspektywy dziennikarza mam wrażenie, że do badań profilaktycznych i korzystania z nich bardzo zachęciłoby odpowiednie usadowienie, odpowiednia otoczka, z angielskiego mówi się czasami embedding badań profilaktycznych. Pokazanie, że one nie są niczym strasznym, a są przede wszystkim benefitem. Mówienie językiem korzyści, bo badania profilaktyczne moim zdaniem można by często porównać do wizyty na siłowni, która jest nudna, która wymaga powtarzalnych ćwiczeń, robionych bardzo regularnie, dzień w dzień, a jednak kiedy zaczyna się to robić regularnie, to mamy taką wielką satysfakcję, że robimy coś dla siebie. I gdy idziemy na badania profilaktyczne, i tak o tym też możemy mówić naszym słuchaczom, też możemy mieć wrażenie, że robimy coś dla siebie. Jak wizyta na siłowni, jak wizyta w spa. To nie jest tak, że idziemy z taką myślą, że najlepsze, co się wydarzy,
to będzie brak informacji o chorobie. Nie, poświęcamy sobie czas, skupiamy się na sobie, robimy prezent sami dla siebie. Widzę doskonale na przykładzie wielu badań, jak Państwo z pewnością jako dziennikarze i lekarze doskonale wiecie, że wiele badań profilaktycznych jest dostępnych za darmo. Dzięki różnego rodzaju akcjom sponsorowanym, dzięki różnego rodzaju programom, trwają przez cały rok. Ale widzę po liczbie kliknięć na stronie internetowej, po momencie, gdy materiał na ten temat pojawia się na radiowej antenie, że zainteresowanie takimi badaniami rośnie, gdy przedstawi się je właśnie w takim pozytywnym stopniu. Możecie skorzystać z bezpłatnych badań. W języku też jest ogromna rola. Skorzystać z badań, a nie wykonać badania albo zgłosić się na nie. Możecie wykonać je, skorzystać z nich w sposób wyjątkowy, bezpłatny, bardzo często darmowy. Podkreślanie tego w tych komunikatach myślę, że daje bardzo wiele. Bardzo dziękujemy Michałowi i bardzo jestem ciekawa komentarza pana doktora Tomasza Sobierajskiego. Jak pan ocenia nas wszystkich, którzy kształtujemy i realizujemy programy zachęcające Polaków do udziału w badaniach przesiewowych? Gdzie popełniamy błędy? Bardzo dziękuję. Nie czuję się zobowiązany w ogóle do tego, żeby oceniać. Bo myślę, że każdy wykonuje swoje zadanie na tyle, na ile może, na tyle, na ile ma możliwości i na ile pozwala system. No te uwarunkowania są rzeczywiście bardzo różne i zdajemy sobie z nich sprawę. Bardziej bym się chciał skupić na rozwiązaniach, bo to Państwo powiedzieli bardzo dużo ważnych, mądrych, interesujących rzeczy. Więc chciałbym odnieść się do praktyk jakby jednego z największych rynków, jeśli chodzi o badania screeningowe, czyli do Stanów Zjednoczonych. Oni 20 lat temu zrobili bardzo dużo interesujących badań związanych z tym, że rzeczywiście wykonuje się bardzo dużo badań. Oni oczywiście mają tam inaczej zbudowany system opieki, płatników za te badania. Ale okazało się, że wiedzieli jedną rzecz, z której my jeszcze ciągle nie do końca zdajemy sobie sprawę. Po pierwsze, nie ma czegoś takiego jak jeden Polak, jedna Polka, jeden pacjent, a ciągle wiele projektów, które jest realizowanych, jeśli chodzi o badania screeningowe, profilaktyczne, to są badania do wszystkich, czyli w efekcie do nikogo. Społeczeństwo mamy bardzo zróżnicowane, z bardzo różną wiedzą. Tutaj, co pani doktor mówiła, ta wiedza chociażby w tej grupie, która ma niższe wykształcenie, ona często wynika chociażby z seriali. Scenarzyści często w serialach biorą na warsztat jakiś przypadek związany, chyba na wspólnej był rak prostaty, a rak szyjki macicy chyba był Wem jak miłość. Bardziej to była jakaś taka odpowiedzialność społeczna tych scenarzystów. I tam to było powiedziane, więc trafiało do bardzo różnych osób. Natomiast prawda też jest taka, to o czym mówił pan profesor, że nawet jeśli mam wiedzę, ale mieszkam w małej miejscowości i pomyślę sobie, jaki wysiłek ja muszę zrobić, żeby dojechać tam 300 kilometrów nawet po to, żeby zrobić to badanie, no to tego nie zrobię. Nie ma takiej opcji. Albo, no rzeczywiście to trzeba traktować w ramach wysiłku. Tutaj jeszcze pojawiają się, jakoś zamknęliśmy się w pewnej bańce osób z określonymi kompetencjami cyfrowymi. Czasami jest tak, że oczywiście dostaniemy tam list, informacji i możemy to sprawdzić na przykład na stronie internetowej. Ale mnóstwo osób takich kompetencji nie ma. Oni sobie nie sprawdzą na stronie internetowej. I to bylibyśmy zaskoczeni, że czasami to są naprawdę osoby, które żyją w dużych miastach, osoby, które też mają określone wykształcenie. A ci z Państwa, którzy mają do czynienia z nastolatkami, też wiedzą, że te kompetencje cyfrowe nastolatków są bardziej w naszych wyobrażeniach niż u nich. No i teraz jeśli chodzi o rozwiązania, to na co oprócz tej sytuacji, czyli jakiegoś profilowego docierania do osób z różną informacją, czyli do kobiet, które mieszkają w mniejszych miejscowościach, inna informacja w dużych, w zależności od wykształcenia, od jakiegoś bagażu kulturowego, to oczywiście inaczej działa, ale też bardzo ważnym elementem, na przykład to, co zastosowali Amerykanie, oprócz tej różnorodności, to na przykład wprowadzenie badań screeningowych w ramach medycyny pracy.
Czyli w momencie nie zostanę dopuszczony do pracy, do kolejnego etapu po określonym wieku, jeśli nie wykonam badań screeningowych. Oczywiście tam to jest związane z tym, że pracodawca z określonymi ubezpieczeniami jest, znaczy to on będzie pokrywał koszty ewentualne, no ale u nas to też można wprowadzić. Zresztą takie badanie screeningowe jest dość szeroko robione, moim zdaniem czasami za szeroko, czyli badanie w RTG płuc, które jest w ramach medycyny pracy stosowane. Więc ten element jest ważny. No i drugi, który niestety w naszych warunkach jest nie do spełnienia, tam się sprawdził bardzo dobrze, czyli informacja w kościołach. No tam ten kościół zupełnie inaczej funkcjonuje. Natomiast informacja od pastora, który mówi w niedzielę, w środę na przykład będą badania takie i takie, albo przyjedzie mammobus. No u nas niestety w takich warunkach ogromnego zacofania hierarchów kościelnych nie wyobrażam sobie sytuacji, kiedy oni namawiają kobiety do tego, żeby... Znamy takie przykłady, bardzo pozytywne. Tak, tak, są takie, ale to jest kilka, na palcach jednej ręki można policzyć. Też w Warszawie znam takie trzy miejsca, ale fajnie, żeby to było szerzej, na przykład, że tak jak jest dzień, nie wiem, zbierania na Katolicki Uniwersytet Lubelski, to jest dzień, że we wszystkich kościołach w całej Polsce mówi się o tej sytuacji. I jeszcze jedna rzecz, która mnie tak natchnęła, o której pani mówiła a propos, to jest taki moment, taki element, którego nie doceniamy, czyli ambasadorów wśród ludzi, którzy już wykonali takie badania. Czyli na przykład można im zaproponować, że jeśli przekonasz do tych badań kolejne dwie osoby, to albo one dostaną zniżkę na te badania, albo ty dostaniesz zniżkę na te badania. Więc te nasze doświadczenia są najlepszym elementem do tego, żeby ktoś inny z naszego bliskiego otoczenia te badania wykonał. Ja się jeszcze zastanawiam. O! I koniec. No więc temat rzeka, pewnie nie wyczerpaliśmy jeszcze wielu, wielu wątków, które można byłoby tutaj poruszyć. Bardzo dziękuję Państwu za inspirującą i ciekawą dyskusję i zakończę ją tak. Mam nadzieję, że będzie takie Lao, podczas którego puszczę tweeta, który będzie brzmiał: nasze marzenia się spełniły, Polacy tłumnie zgłaszają się na badania przesiewowe, liczba zachorowań, wykrywalność nowotworów wzrasta, a śmiertelność spada. Tymczasem jest komunikat: Polacy, nic się nie stało.